witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami F1 Classic Series, jesteśmy w Brazylii, słuchajcie, Grand Prix numer 6, sezonu numer 2 właśnie tej ligi. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał ligi i wbijajcie na Discorda. A już teraz właśnie zapraszam was, słuchajcie, na kwalifikacje do wyścigu w Brazylii. No i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, także już teraz gorąco was zapraszam również na wyścig 50% Brazylia. No i przed wami sesja kwalifikacyjna. Dobra, panowie. AMG, ale przecież miałeś wyłączyć wszystkie asysty. Jeszcze raz, co? Miałeś wszystkie asysty wyłączyć. Aha, sobie ja zapomniałem. Zapomniałem. Ja dzisiaj jestem bez asyst chyba. Czekajcie, wybrałem mojego świetnego, kapitalnego pomykacza, wybrałem go. Nasze biało-czerwone strzały. Dalej, bo gra te piękne rytuały? No właśnie tak! Dobra, ale bo zaraz muta dostajesz, Bawet. Albo kilka z tego. Dajcie mi ten test, kurde! Wyścig! Nie! Dobra, restart, restart. Wychodzimy, restart. Yes! Dobra, cicho, powiedział wam, no. To co? Gramy? Dobra. Nie, no restart, nie? Nie. Nie. Jak nie? Jak się podoba mój wspaniały kask? Zrobiony specjalnie mam na ten świetny rytuał. A czy ja sobie wyjechałem na medach, no bo muszę najpierw poznać to piekło. Ja idę już na czas. Bo on był zadziałał, ale to. Jezu, ale to była safe relief. Czy ktoś przy wjeździe z boksu rozwalił swoje skrzydło? Ja pierdolę. Myślałem, że były włączone te. Włączone, a jeśli chodzi o wspomaganie, to manualne w boksie. No chyba. Nawet te moduły się udały. Dobra, ja może jednak wyłączę tych Avengersów, no bo już tak się w tych Avengersach skupiłem na walce i aktor. I aktor pieprznął tym swoim piorunem, że się okazało, że zapomniałem o tym, że przecież jadę. Ojeju, kart czeski, uważaj. Lordzik, mamy te same boksy? Nie macie. Komu to potrzebne? Nam. No i kurde ciula. Moje tylne opony są żółte. Jak? Chodzi o przegrzanie. Jak? No bo wyleciałem, no i zrobiłem 360 stopni. No to brawo. Dziękuję. Kto to poprzednio? Ale to jest Brazil Helmet, jedziemy. Człowiek chciał za mnie kciuki, cisnął okrążenie papierowe. Dobra, jak w Meksyku? Tak, jak w Meksyku, stąd wiesz. Podjeżdżę z drugą, tam nie przyjeżdżę. Dobra, to pierwsze okrążenie ma być takie spokojne, żeby chociaż mieć jedno na koncie. Tutaj wtyrda, uważaj, wtyrda! I pierdziele. Kurde, jestem trochę blisko ciebie, Lordzik. No to jadę na lewo, bo i tak jeszcze do boku. Aha, dobra. Czemu ja nadal słyszę tego bota, który robi aea, aea, aea? Co? No, on nadal gra, to jest! Się go boję! O co jest? Z niego się skupić nie mogę. Co jest? Pierdzie. O, drugie dostanę, kurde! Dwóch stoi przede mną. No jak ja mam teraz coś zrobić, cholera? Darkover, uważaj! Darkover. Ale byśmy zrobili karabolan z Darkoverem. No dokładnie. Ty nie wiedziałeś, że jestem na pomiarowym? Nie. Nie, wyjechałem. No właśnie,
Ja tak się patrzę, kurde. Darkowe mi takie... Takie nie umiem szybko na bok. Czekaj, bo ty teraz chyba jesteś, to ja cię puszczę. Tak, dzięki. Ale gdzieś driftem tutaj poleciał. Czekaj, no bo ja się ktoś jest na pomiarze. Ale wiesz, znaczy ten bot dalej gra. Tak, ten bot nadal gra i mnie wkurwia, tak ci powiem. Nie widzę problemu. Ja jestem na swoim zjazdowym szybszy od pewnego kierowcy Bennett to team. XD. Czemu ja jestem szybszy od kierowców, którzy byli na softa? Co jest? Spokojnie. Jezus! To się stało? To się ja, no właśnie w tyrda przede mną, idealnie przed moim nosem. Tyrda to jak poszło? Box. Ale ty do boksu bym się nie zmieścił, XD. No ten bot na ten gra. Tylko sobie wycisz. Jak właśnie wyciszę, bo on nadal gra. Co jest? Nie, ja będę wyciszał, nadal się drze. No nie. Dobra, zakładamy świeże hardy. Dobra, szybciej. Jakby to ja bym chciał na mokro. A na wejście, no to ja też mam na mokro. Ja mam setup na intery. Setup na intery i setup na zwykły i setup na intensywne opady. Taki jeden typ podaję. Dobra, możemy tego bota pozbyć się już. No bo to jest zbyt piękne, żeby tego bota podsumować. Już zrobił to, co miał. A wiecie co jest lepsze? Pamiętacie jak było w Singapurze? Miało padać przez pierwsze 20 minut, aż tak się okazuje, że wyścig zaczynamy na suchym. No ale szybko padało. No wszyscy, ja z Cloverem zakładaliśmy... Nie, wyścigu dopiero. No właśnie, a my z Cloverem zakładaliśmy medy z myślą, że dojedziemy do momentu deszczu, a to od trzeciego okrągu nie mógł padać. I pierdziele zawód. Petka Kirem jestem, tak to się robi, bo chociaż ucz się lepiej. Ja jestem ósmy, ale jak na razie to moje okrążenie było na medach i było takie, że dwa razy zrobiłem Jamesa Bonda. Dobra, tutaj ktoś siedzi, więc tego puszczę. Zadarkowana popić, to jest moje priorytet w tym okrążeniu. Moim priorytetem jest wbicie do top 5. Niemożliwe. Kurde, tęsknię za F1 2020, gdzie się włącza hotlapa za jeden przycisk. Checks complete. To jest takie... To jest takie piękne. Jest na wyjazdówce przypadkiem, czy się znalazł na wyjazdówce przypadkiem? Ja jestem teraz na pomiarowym, pierwszy sektor, 40 poprawy, dzięki. A to rok, który właśnie kółko kończy, na jakim jesteś kółko? Pierdziele. Przez kogoś bym unieważnił, nie wiem co to było, ale tak właśnie... Tak właśnie dziwnie był przede mną. I się go przestraszyłem. I tak się go przestraszyłem. Ale proszę cię cicho bądź. Co? Pomagam. Ja wam pomagam, mocą E. Aha, ktoś tam wyspinął? Nie. Tak, ktoś wyspinował. Proszę. No i po kółku mam. Rekord drugiego sektora, XD. No proszę cię. Co się wyjebał? Rekord drugiego sektora. Wjazd na prostą. I piąty czas. O, przed Darkovena. Jaki sukces.
Proszę cię, nie gadaj, jak mówię ci, że jestem na pomiarowym. Błagam. Dobra, będę gadać, jak widzę, że jesteś na pomiarowym. Miałem poprawę 20. Jezus, co to było? Ja pierdol, sorry. Jezu, Borsuk! Co się stało? Myślałem, żeby... Grubo było. Chciałem, żeby to zobaczyć. Ale spokojnie, Darkowe nagrywa, no to pięknie pokażę. Cholera. Policja. Dobra. Dobra, bawę cię, możesz wygadać. Znowu mam rekord drugiego sektora. To jest tak pojebane, że się tak skupi. Ja mam znowu rekord drugiego sektora, ale jeszcze tam szybko. Dobra, poprawa jedna dziesiąta, więcej się nie dało. I to jest piąte miejsce do zmian. Został i cisnę za metę. O Jezu, dobra. Został mi jeden komplet softów, no bo ja sobie wziąłem tu twardszą. Bo się nie spodziewałem, że będzie. Ale dobra, piąty czas, rekord drugiego sektora chyba nie jest. Z modłami deszczowymi to wiadomo, że będzie padać deszcz. XD Klober, w ogóle miałem rekord drugiego sektora, dwa razy. Jestem takim chyba szybkim. No serio. Mam w tym momencie szóste miejsce, no bo pobił mnie oczywiście Darkowen, no bo to było chyba jasne. O, jestem przed tobą, ale i tak nie za tobą, no bo ty się poprawisz. Dwa kółka robiłem jedno kółko, to drugie miałem dwie, prawie mnie uleżyli. Uwaga, no bo ja tutaj ostro poleciałem. Kto jest za mną? Oj, żółta flaga! Ojej, ktoś się chyba przed mną ostro wyspinował, kurde. Ktoś tam wyspinował, dobra. Oj, uwaga, skończyło mi się paliwo, powtarzam, skończyło mi się paliwo, kaczko, uwaga. Brawo. Skończyło mi się paliło, więc dobra, ale się skupię do boksu. Moje tempo na tym torze jest paliwa. Dobra, siódmy czas chyba nie jest aż taki, tak, kurde, sobie zrobię screena na pamiątkę, że miałem rekord drugiego sektora. Czekajcie, zapytam się mojego wspaniałego Jeffa, jak wygląda dzięki mojej modyfikacji moje tempo w sektorach. Bawę, co mógł być błąd gry? Akurat szczerze ci powiem, że raczej nie. Bo błąd gry wygląda tak, że masz rekord, a się okazuje, że się w ogóle nie poprawiasz, wiem tak mniej wiele razy. Co się poprawiam do wszystkiego, sprawdzimy, czy to jest. Tak, mam rekord. Dobra, a pooglądamy sobie cover koła. Gdzie ty jesteś cover tutaj? So far, our fastest lap is 8:09.2. All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Patrzcie na moje obliczenia. Będę w tych kwalifikacjach zaraz na punkt, który patrzy się na moje obliczenia. Dziesiąty. Dobra, Klover jedzie okrążenie połowy, no to sobie. Ładnie tutaj przyjechał. Następną kamerę po prostu, dobra. Bawet, tak się zgadza, że nie masz rekordu drugiego sektora. Nie, ale miałem. Kuba ma 35.2, a ty masz 36.1. To chyba ci się ta sekunda z przodu pomyliła. Przed chwilę był, był. Clover Paul, pierwszy sektor w tym momencie gorszy od mojego 4000 XD. Oj, ty może ktoś mi przeszkodzi, bo ty... Darkowen, masz setup na sucho czy na mokro? Mam dwa przygotowane dzisiaj. Żeby mnie nic nie zaskoczyło.
53, o tutaj lower to jest. O, to znaczy, bo ja teraz jadę kwalifikację na mokrym, nie? Jeszcze strugę dostanie, ja ci farcia. Dawaj, musisz to wykorzystać. I pole position. No nie, tylko przede mnie skończy. O ile? O drugie. Dobra, jeszcze będziemy wiedzieć. Dobra, zostawię tu sobie też jeszcze jedno softy, trzymajcie, dobra, jakbyś. Nie wierzę, no i dupa. Uwaga! Co? Dwie części skrzydła poszły, żeby jeździć. No to pędź szybko do boku. Ajajajaj. Dobra, według mnie... Wiesz, pokonałem cię bezpośrednio w pojedynku na torze, jak się z tym czujesz? Jeszcze mnie nie pokonałeś, jeszcze sobie wjeżdżę, ale raczej się już nie poprawię. No bo na dużych tych softach wjeżdżam, no bo nie chcę mojego ostatniego tego kompletu na mój. Fuel left. Tutaj bym w boksie by spinował. Ale się gęsto zrobiło? No. Macie. A i tak muszę zjechać. Nie to skorupa! Darkoven, lepiej wjeżdżaj na pełnej do boksu, bo ja nie hamuję. Data czasu. Nie żartuj. No pewnie, że nie hamuję. Dobra, no to... Ej, chłopaki, o matko. Co, można też tak. O co chodzi z tym przydełem? On jest chyba na pomiarowo, bo ja na wiązówce sobie. Nie ma za to kary. Dobra, mam w tym momencie... Aha, spodziewamy się deszczu za 10 minut, mówi mi dziad. Szkoda, że za 10 minut. 10 minut, no to raczej... Chyba kwalifikacji nie będzie, ale dobra. Będzie wyścig wtedy. Pierdzie, nie! Wtyrda! Nie! Uszkodził mnie. Wtyrda mnie uszkodził. Dobra, zdążę jeszcze ja do kupu wyjechać, nie? No, ej, dobra, nie, wtyrda, ja w ciebie nie wierzę. Może iść minutę 20 koło zapasu, jak będę wyjeżdżał z garażu. Everyone ready? Okay, let's go. Dobra. Zdążę jeszcze chyba wyjechać. A, no spokojnie zdążę. Paliwo. No nie, ta, ktoś tu wyjechał. Za 10 minut. W życiu mnie nie zapakują. Znaczy nie wyjadę z boksu. Aha, moim teammate'em jest w tym momencie Lordzik. Kto pisnął kogoś? A moim jest jakiś gościu, którego teraz pakuję do garażu. Dobra, czekajcie, dwie minuty, kurde, pakujcie mnie! Pakujcie mnie! Ej, szybciej rozwalił o Lordzika. Szybciej, no! Szybciej, pakujcie mnie, no! Szybciej, boże, szybciej! No boże, nie, ja nie zdążę, oni mnie dopiero... Wiem, no, jeszcze muszą oczywiście opony. Czy muszą wszystko nie he, no to już nie ma sensu. Skurpa z kamerowym? Tak. Dobra. No bo jest nie za bardzo czasu, a więc jakbyś ten... Mógł puścić jak skończysz kółko od razu, byś tam zatrzymać się. Nie zdążysz wyjechać, opuść sesję. Nawet masz minutę 40 jeszcze, aha. Ale mnie dopiero spakowywali do boksu. Więc, więc pewnie, patrząc się na szybkość, byłaby pewnie minuta 20, zanim wyjadę z boksu, to już by było dobra. O, AMG sobie pogląda, bo on tutaj może dużo zdziałać. No nie, ogólnie, teammate'a nie wiem. A ty też, Clover, jesteś na nowych, czy jak? No, ja też kółko kręcę właśnie. O, też za 15 minut. Tobie się wchodzimy, dobra. A pogląda sobie. Clover, będę ci mówić, jaką te twoje faktory wyglądają. Patrzę się na porównanie, który będziesz w takim momencie. Dobra, jedziesz po takim. Rory, robisz odpowiedź. Dobrze, no. Pierwszy tak, kurde, musi być dobry. Będę bo sobie poglądać w kilku okazji. Tutaj, o, AMG jest na tym, Darkoven, tak, bardzo. Nie widziałem twojego pierwszego sukcesu. Ale się poprawiłem. Jest bardzo dobrze. Dobra, Clover, w tym momencie jedziesz. Ty się poprawiłeś? Nie. Nie? Mi się wydawało. No mi się dobrze się pozycji poprawiłeś. No to ja uważnie tą tarkę, bo był gotową rzucić. Dobra. Dobra. Drugi faktor. U mnie się poprawiłeś 55 tysięcy, to ci nic nie daje.
Dobra, lub już skończył prover wielce na prosto, może krzyje rekord przez super wykład. O! Darkoven drugi. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A Clover Paul! Ósmy. A ja bym cię wycofał, koniec. Kto jeszcze został? Koniec walki. To Kuba na pole position w pierwszym wyścigu. Ale jeszcze Kakir mnie tu i może pobić, bo Kakir jest na szybkim okrążeniu. I to, czy to będzie ten dobry czas? Tak jest, dziewiąty czas. Wypchnął mnie na 11 miejsce. Ale dobra, startuję. Dobra. Patrząc się na Brazylię, jak ja bardzo lubię ten tor, to pewnie będzie spin na pierwszym okrążeniu, więc tutaj. Aha. Ktoś jeszcze wyspinował. Czy to ktoś bądź kręci, czy jak? Nie. Kuba na pewno. O, jaki ładny bol. O, jaki ładny biały. Widzę, że taczki przemalowały. Tak, miały przemalowanie. Zapytali się mnie. A Karczewski chyba jeszcze rekord sektora bije, tak? Nie Karczewski, Kuba. Nie, pomyliłem się, Kuba Skarczewski. On chyba jeszcze bije rekord, tak? Nie. Nie wiem, Kaczka kończy jeszcze kółko. Kaczka jeszcze może coś zjadać w tej sesji. Kaczka. Nie, kaczka, nie, kaczka. Tutaj było słabo. Tutaj było słabo, już ten drugi sektor był. Chyba mnie przebił Kaczka. On mnie przebił. Nie przebił, on się w ogóle nie poprawił. A, dobra. Okej, okay, teraz tak, panowie, będzie deszcz, więc musimy się przygotować na warunki atmosferyczne. Dobra, zapytałem się Jeffa i słuchajcie, tak to będzie wyglądać. Na ostatniej 10 minut wyścigu jest zapowiadany, że tor będzie przysychać.